Tuż przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę w Muzeum Śląskim została otwarta wystawa plakatów antywojennych. Stworzyli je młodzi artyści z różnych krajów, m.in. z Japonii i Polski. Są to plakaty, które tak naprawdę są odpowiedzią na to, co dzieje się w Ukrainie, czyli na wojnę, na agresję Rosji na ten kraj. Są bardzo wymowne plakaty, takie, które po pierwszym już spojrzeniu możemy odczytać. Przygotowania do wystawy trwały około pół roku. Jej celem jest przede wszystkim zachęcenie odbiorców do refleksji. To jest kostka Rubika i w plakacie tak zrobiono, że ona już jest złożona i Polska i Ukraina jest razem i ich flagi jest razem. W piątek 24 lutego w rocznicę napaści na Ukrainę w Muzeum Śląskim odbędzie się spotkanie z kuratorką wystawy. Znałam już układ tego miejsca, jak to będzie wyglądało w przestrzeni i zależało mi na tym, żeby po pierwsze ta wystawa była dopasowana do tej przestrzeni, żeby te plakaty razem dobrze się prezentowały i tutaj myślę, że jest dosyć łatwo postrzegać pewną logikę układu tych plansz. Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia.